Witajcie, z tej strony Wilpek21. Jak wiecie, w sklepie jakiś czas temu pojawiły się dwa czołgi. Jeden to Keniotsu, drugi to Excelsior. Ale jak się okazuje, od wczoraj nie można kupić już Keniotsu. W ogóle cała ta wiadomość, tutaj macie nagłówek, sklep, japoński nieznajomy i brytyjski eksperyment. W ogóle ta cała wiadomość została usunięta. Także jak już wejdziecie na forum, to nie znajdziecie linku do wpisu. Jak wejdziecie do gry, to w powiadomieniach też nie znajdziecie tej wiadomości. Dlaczego wycofali Keniotsu ze sprzedaży? No bo czołg był OP. Nie wiem w ogóle, jak ten czołg przeszedł fazę testów, że normalnie do klienta trafiła możliwość zakupu takiej bestii. No i Wargaming się zorientował, że coś jest nie halo i po prostu szybko wycofali ze sprzedaży ten czołg. Tak samo jak usunęli te wszystkie ślady związane z tą paczką. Jest tu jedna dobra wiadomość, ponieważ ci, którzy zakupili ten czołg, będą go mieli. Nie zostanie znerfiony, ani nie zostanie odebrany. Także wszyscy posiadacze mogą się cieszyć. Ja posiadam ten czołg. Jak widzieliście może moje bitwy, ten pojazd naprawdę robił ogromną siekę. W grze już go raczej nie zobaczymy. Chyba że zobaczymy, ale pod inną postacią, na przykład, że będzie miał dłuższy reload. Tutaj jeszcze chciałbym poruszyć temat Excelsiora. W ostatnim filmie informowałem was, że ten czołg losuje maksymalnie na piątki. Było to moje przekonanie oraz moja interpretacja zdań Wargamingu. Sam uważałem, że rzuca go maksymalnie na piątki, ponieważ ma straszną penetrację działo. Piątki przebijamy, ale z golda, a jakby jeszcze na szóste tiery, siódme rzucało, to naprawdę by była lipa. Okazuje się jednak, że ten czołg jest losowany na szóstki. Czyli wyobraźcie sobie. Jedziecie Excelsiorem i naprzeciwko was wyjeżdża, nie wiem, Churchill 7, T-150, KW-1S, albo jakiś inny jeszcze twardziel. No, nawet z golda, jeżeli koleś się fajnie skontuje, nic mu nie zrobicie. Byłem naprawdę przekonany, że ten czołg rzuca maksymalnie na piątki, bo tu macie nawet informacje od Wargamingu, tak jak mówiłem. Co więcej, oba czołgi podlegają specjalnym zasadom losowania. To oznacza, że będą napotykać tylko czołgi z tego samego poziomu lub jednego poziomu wyżej. Keniotsu rzuca na czwórki. Czyli wziąłem tutaj pod uwagę, że Excelsior będzie napotykał czołgi tylko tego samego poziomu, jak tutaj piszą. Tak nie jest. Excelsiora rzuca na szóstki. Także przepraszam was wszystkich za to, że was wprowadziłem nieświadomie w błąd. Teraz moje podejście do czołgu strasznie się zmienia. W ogóle nikomu go nie polecam. Ani do zabawy, ani do zarabiania. Czołg typowo kolekcjonerski. Na szóstkach trzeba po prostu full gold cisnąć, bo jest tragedia. No jeszcze nie grałem nim na szóstkach, ale naprawdę boję się. No i co? To by było na tyle. Także takie króciutkie sprostowanko. Czyli Keniotsu został wycofany. Ci, co go posiadają, niech się nie martwią. Pozostanie taki, jaki jest. Mam nadzieję, że na zawsze. A Excelsiora nie rzuca maksymalnie na piątki, a na szóstki. Także to było na tyle. Żegnam się z wami oraz do usłyszenia.